Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w czwartek zgodnie z chwilę po godzinie 21. Tak, jestem dzisiaj w czapce, bo czasami jestem w czapkach. Dzisiaj jest mi zimno w głowę, ponieważ przybyłem z wnętrza do wewnętrza. Kaloryfery jeszcze nie działają. Pytanie, czy w ogóle będą. Nie jest istotne. Nazywam się Kuba Wątły i jak to zwykle bywa, spotykam się z Państwem różnie. Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, w zależności od natężenia tego, co się dzieje. Przypomnę, że mam bana na Facebooku na 60 dni. Oznacza to tyle, że możemy się spotykać i jesteśmy obecni na Facebooku i na Twitterze. Zachęcam Państwa do komentowania tego, o czym dzisiaj mówić sobie będziemy. I dodam tylko, przypomnę to na początku i na końcu naszego spotkania, że od pokoju, który pojawi się na Twitterze, żebyśmy mogli sobie porozmawiać po prostu, być może w ramach reminiscencji tego, o czym porozmawiamy dzisiaj. Wspomniałem tylko, że tu jest taki kod kreskowy, niby, można go zeskanować i można mnie stale wspomagać, bo to jest też naprawdę. Tak rzeczywistość się ułożyła, że nie jest mi po drodze ani z mediami reżimowymi, ani z tak zwanymi wolnymi, liberalnymi mediami, które podobnie jak reżimowe robią państwa w konia po prostu. Promując nie od lat. Ale to dzisiaj może nie o tym, jak mam być szczery. To tylko tytułem wstępu państwa i moim gościem już za chwilę będzie pan Tomasz Witkowski, psycholog, publicysta, epistemolog. Porozmawiamy o wielu kwestiach i tych przyziemnych, i tych mniej przyziemnych. One też w dużej części będą dotyczyć naszej kondycji i kondycji polityków, takiej chyba psychicznej można powiedzieć w ogóle. Może pan Tomasz będzie miał przemyślenia, co siedzi na przykład, albo co nam powinno siedzieć, a nie siedzi. O tym wszystkim przekonacie się państwo dzisiaj. To już witamy panią Jankę bardzo serdecznie. Wiesz kto jest? Jest pan... No jesteście Państwo, ale nie będę już przedłużać, tylko mojego gościa serdecznie powitam w takim razie. Tomasz Witkowski, psycholog, publicysta. Dobry wieczór, Tomku. Dobry wieczór Państwu. Tomku, ja tak gdzieś zaplanowałem sobie, że to nasze spotkanie, naszą rozmowę podzielimy na dwie części. Pierwsza część... Chciałbym oczywiście, bo to nie jest do końca ode mnie zależne. Pierwsza część będzie dotyczyła naszego postrzegania takiej codziennej rzeczywistości w odniesieniu do komunikatów, które płyną do nas z mediów. I to wcale nie komunikatów politycznych, żeby była jasność. A w tej drugiej części rozmowy to chciałbym jednak, żebyśmy trochę się skupili na kondycji psychicznej, jak już powiedziałem, nas Polaków ogólnie współcześnie, kondycji zwolenników szeroko pojętej opozycji i samej opozycji. Kto wie, co z tego wyjdzie. Żeby nie zasypiać gruszek w popiele, są takie dwa przykłady. Ja pierwszym z nich się posłużę. Mówiąc o tych kwestiach, które dotyczą nas, zauważyłem jakiś czas temu swoistą akcję reklamową. Akcję reklamową w jednym z porannych programów jednej z liberalnych, wolnych sieci telewizyjnych. Tam pojawiła się znana i szanowana aktorka, pani Bożena Dykiel. I pani Bożena Dykiel w pewnym momencie założyła okulary na nos i zaczęła mówić do mnie, że jeśli ja kupię te okulary za kilka stów, to one będą wspomagać z depresją, a ja od lat walczę z depresją. Przy okazji dowiedziałem się też, że jeśli w ogóle mam jakiekolwiek problemy natury zdrowotnej, to wystarczy, że nie będę nosił te okulary i poczuję się lepiej. Ale zostawmy te fizyczne problemy. Mnie przeraziło i zmartwiło co innego, że w czasie wysokiej oglądalności jednej z największych sieci telewizyjnych w środku pojawia się osoba, która z uwagi na swój dorobek artystyczny cieszy się szacunkiem i uznaniem, czyli pani Bożena Dykiel, i nagle, wybacz mi Tomku, wybaczcie mi Państwo, i nagle Bożena Dykiel wkłada na swój pusty łeb okulary, mówiąc,
ludziom, którzy mają za sobą próby samobójcze na przykład, którzy od lat uczestniczą w terapii, od lat leczą się farmakologicznie, że oto okularki założone na nos za kilka stów załatwią sprawę problemów związanych z depresją. Mamy takie trzy znaczniki, bym tu wyróżnił. Najpierw mamy osobę publiczną, która robi coś obrzydliwego, o czym już opowiedziałem. Potem mamy dziennikarzy, którzy się głupią i nie oponują, tylko robią z siebie jeszcze większych idiotów niż są na co dzień. A potem mamy trzecią grupę, która mnie osobiście najbardziej przeraża, bo ja przeszukałem przed naszym spotkaniem sieć całe mnóstwo komentarzy. Komentarzy, które sprowadzają się tak naprawdę do jednego. Brawo Pani Bożeno, dobrze, że nie daje sobie Pani zamknąć ust i mówi prawdę. Ja mówię o COVID, o jakąś aferę. Nie, nie, nie. O COVID to jest zupełnie inna sprawa. Gdzie Pani Bożena tam parę razy już powiedziała, że to nie ma żadnego COVID-u i tak dalej. Były komentarze, które odnosiły się wprost do prezentacji. Oto Bożena Dykiel mówi prawdę, jak walczyć z depresją, zakładając na nos jakieś gówniane okulary. Więc zacznijmy może, bo robimy to ad hoc, proszę Państwa, od osoby publicznej. To jest kwestia pieniędzy na pewno, ale to jest też kwestia, twoim zdaniem, nie wiem, czegoś w rodzaju, nie będę mówić o etyce, ale braku poczucia odpowiedzialności wobec nieprawdopodobnie chorych osób, bo depresja to jest bardzo poważna i częstokroć śmiertelna choroba. Co to jest brak empatii? Brak odpowiedzialności takiej fundamentalnej, twoim zdaniem? No, musimy tutaj dwie rzeczy wziąć pod uwagę. Jedna, tak jak mówisz, to jest osoba publiczna. Co to znaczy osoba publiczna w tej chwili? No, ktoś, kto potrafi kopać piłkę, czy zaśpiewać piosenkę w sposób, który się podoba wielu, staje się autorytetem w kwestiach mikrobiologii, psychologii, psychoterapii, psychiatrii i tak dalej, i tak dalej. Myśmy przesunęli sobie autorytety na osoby, które podobają nam się z różnych względów i to chyba jest w ogóle choroba współczesności, nie tylko nasza, polska, ta siermiężna, tylko w ogóle na świecie. No, celebryci, czyli ludzie znani z tego, że są znani, to jest główna ich zasługa, decydują na obszarach naszego życia i dajemy się im prowadzić jako takim przewodnikom naukowym, duchowym, filozoficznym wręcz. Czekamy na ich wypowiedzi. Tomku, to ja ci, przepraszam, wejdę w słowo. Dlaczego, albo może inaczej, co takiego się zadziało i kiedy, że nagle przestaliśmy traktować lekarza z wieloletnim doświadczeniem, profesora uznanego, z osiągnięciami. Przestaliśmy go traktować jak autorytet, a zaczęliśmy traktować jakąś półmózgą idiotkę Edytę Górniak, półmózgą idiotkę w materii tego, co opowiada, a co dotyczy COVID-u. Czemu tacy ludzie stali autorytetami dla bardzo wielu z nas? Co się dzieje? Co się zadziało? No, mamy tutaj do czynienia z taką dyktaturą popularności trochę. To rzeczywiście jest pewien problem, że my w tej tendencji takiej dążenia do tej demokratyzacji, do przyznania równego prawa do głosu każdemu, no, przyznajemy większe prawo do głosu tym, którzy są bardziej przez nas popierani. A popierani są piosenkarze, modelki, modele, różnego rodzaju sportowcy, celebryci, czyli tacy, którzy w ogóle żadnych nie mają kompetencji, tylko są właśnie znani z tego, że są znani. To jest chyba choroba XX-XXI wieku. Liczba lajków, liczba followersów świadczy o
o czym? No, świadczy, zaczyna świadczyć o kompetencjach powoli. Ale jest to oczywiście bzdura. No, myśmy przesunęli to zaufanie do autorytetów nie w tę stronę, co trzeba. Z drugiej strony należą się gorzkie słowa również przedstawicielom nauki i przedstawicielom tej elity intelektualnej, która miałaby dużo do powiedzenia na ten temat. Bo przytoczyłeś tutaj epizod pewien z panią Dykiel, która zakłada okulary i oczywiście coś tam robi. Zadam pytanie, czy autorytety w dziedzinie chorób psychicznych wypowiedziały się publicznie na ten temat? Czy autorytety zajęły stanowisko wyraźne, zdecydowane? Czy ci ludzie, którzy usłyszeli wcześniej wystąpienie pani Dykiel, mieli również możliwość usłyszenia wystąpienia autorytetów medycznych, psychiatrycznych, psychologicznych, psychoterapeutycznych? Odpowiadam. Z tego, co ja zdążyłem, z tego, do czego ja zdążyłem się dokopać, telewizja, bo to na niej generalnie ciąży w tym momencie ten obowiązek, zakładającą okulary i mówiącą o tym, że te okulary będą nas leczyć z depresji, nie postawiła w ramach kontrargumentu logicznego, w ogóle kontrargumentu, bo to nie był argument, co zrobiła Dykiel, nie postawiła tam żadnego autorytetu, żadnego psychologa, psychiatry. To się nie odbyło. No więc no to mamy odpowiedź na to pytanie. Jeżeli oddajemy jak gdyby władzę nad rządem umysłów ludziom prostym, ludziom niewykształconym, ludziom, którzy nie mają przygotowania do tego, żeby mówić o tego typu problemach i właściwie nie protestujemy przeciwko temu, no to ci ludzie władzę nad tym będą przyjmować i przyjmują, bo różnego rodzaju celebryci, czy to z mediów społecznościowych, czy to z mediów tradycyjnych, decydują o sprawach, o rzeczach, o których nie mają kompletnie pojęcia. Jeżeli, no tak jak wspomniałeś, ktoś, kto śpiewa piosenki, no jest ekspertem w zakresie emisji głosu, w zakresie interpretacji artystycznej, czegoś tam, decyduje o tym, jak powinniśmy się zachować w obliczu zagrożenia mikrobiologicznego, w obliczu zagrożenia pandemicznego i tak dalej, to coś jest postawione na głowie, zdecydowanie coś jest postawione na głowie. Ale ja znowu będę wracał tutaj do tych autorytetów medycznych, psychologicznych, psychiatrycznych. Mamy ich bardzo wielu. Oni wszyscy pracują i są utrzymywani z naszych środków, jakby na to nie patrzeć. I ja od wielu, wielu lat mam im za złe, że nie występują otwarcie i zdecydowanie w obliczu różnego rodzaju dezinformacji, która towarzyszy na co dzień. W pandemii to widać wyraźnie, to jest w przerysowany sposób, ale takich sytuacji drobnych, niedostrzegalnych, codziennych są naprawdę setki w tej chwili. Państwa i moim gościem jest Witkowski. Tomku, ale wiesz co? En general, jak to mówi profesor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, masz rację, ale ja osobiście znam przypadki autorytetów, specjalistów, którzy zabierają głos. I jednym z takich jest mój kolega, jeden z felietonistów Halo Radia, dr Bartosz Fiałek, który na co dzień mierzy się z groźbami śmierci dla siebie i swojej rodziny. Mechanizm jest powieleniem tego, co my powiedzieliśmy. Bo piosenkarz powiedział to i to, bo piosenkarka powiedziała to i to, a ty jesteś lekarzem gnido i kłamiesz. Ja się trochę rozpędzę, ale ja tutaj nie dostrzegam miejsca na logikę. Co z tego, że powiedziała coś piosenkarka, skoro coś innego mówi
lekarz, czemu nie widzimy tego fundamentalnego podziału, że w kwestii COVID-u autorytetem nie może być piosenkarka, może być medyk. Przecież kiedy stale osoby, która jest amatorem w tej dziedzinie, w której się wypowiada, przeczy zdrowemu rozsądkowi. I tutaj się pojawił jeden z Państwa komentarzy, napisała: naród zwyczajnie, systematycznie głupieje. Dzieje się coś takiego Twoim zdaniem? A jeśli się dzieje, to dlaczego i jak to odwrócić ewentualnie? No, ja bym był daleki od takich bardzo uproszczonych diagnoz, że naród systematycznie głupieje. Jeśli o to idzie, to w XX wieku mieliśmy systematycznie do czynienia z tak zwanym efektem Flynna. Efekt Flynna polegał na tym, że każda kolejna generacja była nieco bardziej inteligentna od poprzedniej, no i mniej więcej o 30 punktów procentowych nasz iloraz inteligencji wzrósł w XX wieku. Są różne bardzo ciekawe spekulacje na ten temat, dlaczego staliśmy się bardziej inteligentni, przynajmniej w tym XX wieku. Ale rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się temu tylko wskaźnikowi, wyizolowanemu, wyodrębnionemu i nie wszystko mówiącemu, to ostatnie lata rzeczywiście ten wskaźnik się obniża, więc mamy do czynienia z odwróconym efektem Flynna i tym zwolennikom, tym słuchaczom naszym i widzom, którzy oglądają tę audycję, rzeczywiście mogą sobie potwierdzić tezę, że naród głupieje, nie tylko naród, ludzkość generalnie głupieje, choć ja bym był bardzo daleki od tego typu uproszczeń. Mózg, którym my się posługujemy, umysł, którym się posługujemy, on wyewoluował w pleistocenie na sawannach Afryki. I ten mózg niestety jest cały czas mocno niedoskonałym narzędziem do tego, żeby poruszać się w warunkach współczesnych. Co ja tutaj mam na myśli? No, między innymi coś takiego. Mamy pandemię, dobrze. Czy ktoś widział wirusa? Nikt nie widział wirusa. Czy ktoś doświadczył problemów z noszeniem maseczki? No doświadczył, no bo to jest nieprzyjemne, kłopotliwe. Okulary mi spadają na przykład, jak maseczkę zakładam bez przerwy. Paruję do tego i tak dalej, i tak dalej. To jest jakiś problem. Ja tego doświadczam, ale wirusa nie widziałem. Dlaczego mam wierzyć komuś, kto mi mówi, że coś, czego nie widziałem, ma wpływ na moją rzeczywistość? Przepraszam, wejdę w słowo, ale wchodzimy tutaj, użyję takiego słowa, bo ja czasem lubię używać takich mądrych słów, wchodzimy tutaj trochę w taką kolejną paranoję, czyli paradygmat religijny, bo jeśli mówisz i rzeczywiście masz rację, jak ktoś może mi mówić, że wirus jest, skoro ja go nie widzę, ale już z Bogiem nie ma problemu? No to jest temat na niejedną audycję, na parę audycji, w jaki sposób my przypisujemy różne przyczyny różnych zdarzeń, w jaki sposób to sobie obrabiamy mentalnie. Z Bogiem jest sprawa prostsza, dużo bardziej prosta, dlatego że no, w zasadzie wszystko, czego się nie da wytłumaczyć, to jest kwestia tej siły nadprzyrodzonej, ale niekoniecznie małego organizmu takiego, którego nikt nie widział i on rozumu nawet nie ma i on nagle zaczyna nami rządzić. Tu jest problem inny. Ja pochodzę z pokolenia, które na ulicach jako dziecko, ja widziałem ofiary chorób, które potem zostały wyeliminowane przez szczepionki, na przykład chorobę Heinego-Mediny czy inne. Myśmy to widzieli, po prostu jako dzieci widzieliśmy ofiary takich chorób i pokazywano nam palcami, to jest osoba, która no, zachorowała na tę chorobę. My byliśmy już szczepieni, ja byłem szczepiony na wszystkie te choroby. Myśmy tego doświadczali. Teraz
ludzie, którzy widzą trumny wynoszone z domu sąsiada, z mieszkania sąsiada, mają respekt w stosunku do wirusa, w stosunku do tego, co mówią mikrobiolodzy. Ludzie, którzy tego nie widzieli, którzy znają sytuację z Facebooka wyłącznie, będą słuchali osób, które w jakiś sposób w ich mniemaniu uzyskały sukces społeczny. Proszę zwrócić uwagę na to, że celebryci to są osoby, które bezwzględnie uzyskały w naszym otoczeniu, w naszym społeczeństwie, społeczności sukces społeczny. One są popularne, szanowane, respektowane, oglądane i słucha się ich wypowiedzi. Czy taki sukces uzyskali profesorowie wyższych uczelni? No niestety nie. Dlatego słuchamy tamtych osób, ale słuchamy ich, bo jesteśmy przyzwyczajeni do podążania za tym umysłem z pleistocenu, z tej sawanny afrykańskiej, z czasów pleistocenu, kiedy no, podążaliśmy za człowiekiem, który był społecznie akceptowalny, bo miał sukcesy w tamtych warunkach, które decydowały o tym, że to jest człowiek godny zaufania. Przy czym on miał sukcesy w postaci tego, że zdobywał zwierzynę, potrafił odpędzić drapieżnika od stada. To od... wejdę w słowo. Tak. A co z rozwojem cywilizacyjnym, który powinien nas cywilizować? Tak intelektualnie. Przepraszam, zupełnie nie zrozumiałem pytania, gdybyś mógł powtórzyć. Już powtórzę. A co z rozwojem cywilizacyjnym od czasu głupstwa, o którym mówisz? Przecież rozwój cywilizacyjny powinien też nas cywilizować intelektualnie. To po wyższe. Jeszcze raz poproszę. Coś na łączy. Okej, to jeszcze raz mówię, nie ma problemu, to jest na żywo. Tomek, rozwój cywilizacyjny, co z nim? Bo przecież jeżeli cywilizacja się rozwija, no to też teoretycznie powinniśmy stawać się coraz bardziej inteligentni, kumaci. A tutaj tak jakby tego zabrakło. No nie, dlatego że rozwój cywilizacyjny to jest też... zwróć uwagę na to, że nam się żyje łatwiej, coraz łatwiej. Z roku na rok, z dnia na dzień jest łatwiej. My nie musimy mieć specjalnej wiedzy, żeby zdobyć pożywienie, tak jak mieliśmy w pleistocenie. I właśnie osoby, które miały tę wiedzę, były autorytetami. My nie musimy mieć wiedzy w tej chwili, żeby się zabezpieczyć przed wirusem. Wystarczy, że no, wejdziemy na pacjent.gov.pl czy na jakiś inny portal i się zarejestrujemy, zaszczepimy. To jest wszystko, co musimy zrobić. Nam się żyje coraz łatwiej i wyzwania ewolucyjne są coraz mniejsze. W związku z tym, jeżeli popatrzymy w ogóle na kondycję człowieka, na to, jak funkcjonujemy, to ja bym był skłonny tutaj przyznać rację mojemu znajomemu, z którym się wielokrotnie sprzeczałem, na temat takiej tezy, że oto mamy do czynienia z ewolucją człowieka. Czyli to jest takie, przepraszam, to jest takie intelektualne lenistwo mimo wszystko, tak mam to rozumieć? No tak, ale absolutnie tak. Zwróć uwagę na to, że w tej chwili te wymogi środowiska są tak małe, no w tej chwili możesz, gdybyś przestał pracować w tej chwili, gdybyś przestał cokolwiek robić, to społeczeństwo nie da ci umrzeć nawet, bo podniesie gdzieś tam na ulicy, da ci jakąś bezpłatną zupę, odzieje cię w coś, da ci jakieś koce. Oczywiście no, tam parę osób może zginie przy tym, natomiast to jest nieporównywalne z wymogami, które środowisko stawiało przed nami przez
setki tysięcy lat. Więc rzeczywiście no, jest ta elita intelektualna, która próbuje przełamać bariery poznania. Mówię o naukowcach, intelektualistach, ale są też miliony albo miliardy nawet tych, którzy w zasadzie korzystają z tego wszystkiego i po to, żeby przeżyć i dożyć w dobrym, stosunkowo dobrym zdrowiu wieku, w którym ich przodkowie nie mieli szans najmniejszych na dożycie, nie potrzebują robić w zasadzie nic. Więc dlaczego mieliby się wysilać? Nie mamy presji środowiska. To zostało cywilizacyjnie, przez rozwój cywilizacyjny zostało usunięte. Stąd też no, trudno oczekiwać, żeby ludzie, którzy nie mają takiej potrzeby, dążyli do lepszej edukacji, wykształcenia, wiedzy, samoświadomości i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy, jakby na to nie patrzeć, mimo wszystko gatunkiem biologicznym, jesteśmy zwierzętami, które gdyby tak statystycznie popatrzeć na to, no to one się kierują zasadą przyjemności, zasadą zaspokojenia podstawowych potrzeb, niestety. Tomasz Witkowski, moim gościem, program nie jest o COVID-zie, ale będziemy o niego zaczepiać pewnie. Pan Edward pisze, a tysiące trumien topielców w Bergamo mających służyć za ofiary COVID-a, a pokazywanie tysięcy miejsc pochówków w Brazylii, ale rząd to wszystko do zastraszenia nas. Co na to Tomasz Witkowski? Bo pan Edward twierdzi, że to jest zastraszanie. No to oczywiście pan Edward ma pewnie dużo racji, jeśli idzie o manipulację informacjami przekazywanymi, bo te informacje są przekazywane w przeróżny sposób. Ja tutaj akurat na temat tych trumien może nie będę się wypowiadał, bo nie jestem celebrytą, który wie, zna odpowiedzi na wszystkie tematy. Natomiast ja byłem przerażony na początku pandemii, kiedy psycholodzy medialni zaczęli występować przed kamerami i zaczęli wieszczyć tsunami zaburzeń psychicznych, fale samobójstw i tak dalej, i tak dalej. Byłem przerażony z dwóch względów. Pierwszy to taki, że byłem absolutnie przekonany, że większość tych proroków nie miała żadnych podstaw do tego, żeby formułować te prognozy. Drugi powód, dla którego byłem przerażony, był taki, że wiem, że formułowanie tego typu prognoz sprzyja występowaniu tych niekorzystnych zjawisk. Jeżeli mówimy bardzo dużo w mediach o tym, że ludzie będą popełniać samobójstwa, że będą podnosić na siebie rękę, że nie będą w stanie rozwiązać swoich problemów, to my podsuwamy im gotowe rozwiązanie problemów, które się za chwilę znajdą. I co się okazało po roku, po dwóch? Okazało się, że te wszystkie prognozy są prognozami bzdurnymi, kompletnie. Liczba samobójstw zmalała podczas pandemii. Liczba zaburzeń psychicznych w połowie nie była tak duża, jak się spodziewano. Mało tego, wiele osób doświadczyło pozytywnych skutków pandemii. Przyczyn jest bardzo dużo, one są bardzo różne. Taki podstawowa główna przyczyna, dlaczego się tak zdarzyło, jest taka, że wydarzenia traumatyczne i problemy, z którymi mamy do czynienia, takie naprawdę trudne problemy, one dotykają nas dużo bardziej, kiedy przeżywamy je samotnie. A więc jeżeli zginie w wypadku samochodowym, jakimś tam brutalnym samochodowym wypadku, zginie ktoś z naszej rodziny, to jest cios. Przeżywamy to, to jest problemem, ale kiedy wszyscy doświadczamy podobnych trudności, podobnych problemów, kiedy nasi bliscy i z dalszej, bliższej rodziny
trafiają do szpitali i tak dalej, i tak dalej. Następuje taka mobilizacja solidarności społecznej i czujemy o wiele większe wsparcie społeczne, o wiele chętniej uciekamy się do tego wsparcia, bo ono jest na wyciągnięcie ręki, ono jest deklarowane, niż w sytuacjach, kiedy takiego zagrożenia nie ma, takiego powszechnego, kiedy ono jest tylko indywidualne. No i teraz ten efekt, to jest jeden z różnych efektów, ja tylko o nim mówię w tej chwili, spowodował, że było statystycznie na całym świecie w okresie pandemii odnotowano dużo mniej samobójstw, niż było to w roku przed pandemią i w poprzednich latach. Było mniej zaburzeń psychicznych, mniej głębokich, niż było to wcześniej, dlatego że doświadczaliśmy wsparcia społecznego. Czyli można powiedzieć, że paradoksalnie pandemia pomogła nam przynajmniej w tym obszarze zacieśnienia relacji społecznych, wsparcia społecznego, pomocy społecznej. I te wszystkie przepowiednie okazały się bzdurne. Co i rusz ukazują się w tej chwili publikacje twardych danych zbieranych bardzo systematycznie z pierwszych miesięcy, z pierwszego roku pandemii i one przeczą tym wszystkim stwierdzeniom tych proroków medialnych, psychologicznych medialnych proroków z okresu pandemii. Natomiast chciałbym podkreślić to z całą mocą, jeśli będziemy wieszczyć dalej tragedię, to ta tragedia wystąpi, ale nie w wyniku obiektywnych zewnętrznych skutków, tylko w wyniku tych nieodpowiedzialnych wieszczeń różnego rodzaju medialnych psychologów. To smutne, że fachowcy, bo o tym mówiłeś, potrafili miast odnosić się do rzeczywistości, bawić się naszymi emocjami, prognozując to, co nie miało miejsca. Dojmująco smutne. To jeszcze jeden przykład, bo mówiłem o pani Bożenie Dykier, ale mamy jeszcze taką sytuację. Beata Pawlikowska po serii książek podróżniczych, kulinarnych czy do nauki języków wzięła się za poradnik, w którym opisuje, jak pokonać depresję. To, co napisała, jest bulwersujące. To niebezpieczne dla zdrowia i życia bzdury. Odpowiadają, a o tym piszą już w przestrzeni internetowej, między innymi sami zainteresowani, czyli chorzy, bo Pawlikowska, upraszczając, między innymi mówi, no, że leki to w ogóle nie, terapia to nie pomogło, coś innego, afirmacja życia, tego typu bzdury, upraszczając w tym momencie bardzo. No i co? I znowu ja znajduję gigantyczną ilość głosów, które bronią Pawlikowskiej i takiej publikacji mówią, ale o co chodzi? Skoro jej to pomogło, to czemu się czepiacie? Tomasz, a mógłbyś spróbować wyjaśnić, czy i jak te publikacje działają społecznie? Publikacje, które podważają to, że kiedy ma się problem zwany depresją, to trzeba włączyć leczenie farmakologiczne, to trzeba uczestniczyć w terapii. Jakie mogą być konsekwencje społecznego publikacji, które to negują, a które są pisane piórem właśnie celebrytki? Przede wszystkim musimy powiedzieć sobie bardzo otwarcie, wiele chorób psychicznych, przepraszam, niewiele, tak kilka poważnych chorób psychicznych, takich jak depresja, choroba dwubiegunowa czy psychozy, to są choroby w znacznym mierze nieuleczalne. To jest fakt. Oczywiście można i należy, trzeba próbować pomagać osobom cierpiącym na te choroby, i znamy sposoby
pomagania, podtrzymywania, wspomagania w leczeniu tych chorób. Natomiast cały czas jesteśmy dość mocno bezradni, jeśli idzie o leczenie. Leczenie, które się kończy wyleczeniem. No i to jest główne nieporozumienie. Z drugiej strony mamy przemysł czy całą kulturę terapeutyczną, która mówi, masz problem psychiczny, masz problem z nastrojem i tak dalej, czyli do nas my to wyleczymy. Nie, oni tego nie wyleczą. Oni wyleczą nastrój depresyjny, który się pojawia, o teraz się pojawia, w tej chwili jesienią, w listopadzie, u mnie się nawet pojawia, jak no, dzisiaj taki dzień był, że nawet byłbym w stanie uwierzyć, że wchodzę w depresję. To jest nadużycie wręcz cierpienia ludzi, którzy poważnie chorują, do tego, żeby uzasadniać swoje złe nastroje. I teraz tak samo pani Dykiel, jak i ta kolejna celebrytka, która proponuje jakieś rozwiązania tego typu sytuacji, one proponują poprawianie nastroju. I w zakresie poprawiania nastroju, takiego jak ja dzisiaj na przykład rano wstałem przed 7:00, zobaczyłem, co się dzieje za oknem, rzucało deszczem i było bardzo ponuro i tak dalej, to pewnie jakbym założył te okulary, to na chwilę by mi to pomogło. Natomiast no, umówmy się, to nie jest sposób na leczenie poważnych chorób i zaburzeń psychicznych. Z całą pewnością nie. Problemem jest tutaj to, że kultura terapeutyczna czy psychobiznes, ja to nazywam psychobiznesem bardziej brutalnie, właściwie żyje z tego. I teraz jeśli ja ciebie przekonam, że przychodząc do mnie wyleczysz się z depresji, z tych swoich nastrojów i tak dalej, płacąc mi odpowiednią kwotę pieniędzy za tam cotygodniowe czy dwa razy w tygodniu wizyty, 150 zł, to jest taki standard mniej więcej w tej chwili, no to ja jestem w tej chwili, w tym momencie do przodu. Ja w tej chwili, w tym momencie zyskuję na całej tej fali naddiagnozowania depresji, bo na depresję... Depresja jest straszną chorobą, to jest koszmar. Depresja. Tak, wejdę tylko w słowo. Pan Michał napisał, zaburzenie nastroju to co innego jak depresja. Ja bym wrócił do tej o której mówiłem, bo nawet na okładce książki Pawlikowskiej nie ma nic o nastroju. Wyszłam z niemocy i depresji, ty też możesz. Ludzie, którzy cierpią na depresję i mieli styczność z tą książką, mówią, to niebezpieczne dla zdrowia i życia bzdury. Tak mówią chorzy. Do czego zmierzam? To znaczy, że na swój sposób Pawlikowska podłącza się do tego przemysłu po prostu, o którym mówisz. Tak mam to rozumieć. Jeśli ona pisze, że wyszła z depresji, to pewnie nie była nigdy w depresji. Też państwo to zauważyliście w komentarzach. No to... To jest, tutaj mówimy, przemieszały nam się bardzo niebezpiecznie dwa światy. Z jednej strony ludzi, którzy są naprawdę poważnie chorzy i cierpią i wymagają terapii, farmakoterapii i wszelkiej możliwej pomocy, i ludzi, którzy doświadczają tymczasowych stanów obniżonego nastroju. Psychoterapeuci, psychologowie chętnie diagnozują to jako depresję w tej chwili i to jest najbardziej naddiagnozowana
overdiagnosed, jak to z angielska mówią, jednostka chorobowa w obrębie chorób psychicznych na świecie w tej chwili. Więc my w tej chwili, jak słyszymy o tej całej pandemii chorób psychicznych, depresji i tak dalej, nie wiemy, czy to jest realne. Najprawdopodobniej to jest właśnie przypisywanie depresji do wszelkiego rodzaju stanów, które są poniżej akceptowalnych. I nie możemy traktować różnego rodzaju świadectw, bo są świadectwa, są tak jak świadectwa świętych. Oto dostąpiłem uzdrowienia, bo napiłem się wody z tego źródła, a tutaj założyłem okulary jakieś tam i dostąpiłem uzdrowienia. Nie, to dostąpiłem uzdrowienia, bo wydawało mi się, że jestem chory na coś. Natomiast choroby psychiczne są poważnym problemem cały czas, bardzo poważnie traktowanym przez wielu naukowców, którzy wkładają w to mnóstwo energii swojej życiowej, czasu i tak dalej i starają się z tym coś zrobić, ale to naprawdę nie wystarczy założyć zielonych okularów. Czy jaki tam kolor one miały, nie wiem, już nie pamiętam. Też taki wniosek mi się tutaj rysuje. Dobra sprzedaż tego typu z punktu widzenia osób chorych na depresję, dobra sprzedaż takich bzdurnych i niebezpiecznych dla zdrowia i życia związana jest z tym, o czym już dość jasno powiedziałeś na początku. Gdyby taką książkę napisał ktoś anonimowy, zostałby wyśmiany, a ponieważ książka jest sygnowana nazwiskiem celebrytki, w związku z tym bezprzykładny ufamy tej treści, proszę Państwa. I to jest taki wniosek. Tomasz Witkowski, psycholog, jest Państwa i moim gościem. Mamy jeszcze kwadrans. Przejdźmy troszkę na to pole polityczne, ale na skutek tej naszej rozmowy zmodyfikowało, powiem Ci szczerze i powiem Państwu szczerze, i wróciła mi taka myśl do głowy, która już niejednokrotnie w niej gościła. Ja o tym wielokrotnie mówiłem i pisałem, ale nigdy nie miałem okazji o tym porozmawiać. Być może przykład, którym się posłużę, będzie przykładem przesadzonym, ale gdzieś z tyłu głowy mam takie wrażenie, że jednak nie. Otóż, żeby prowadzić samochód, muszę zdać prawo jazdy. Muszę też w pewnych sytuacjach przejść psychotesty. Znaczy, ja się w ogóle nadaję na tego kierowcę, żeby kierować samochodem. Brzmieć śmiesznie, ale mnie z perspektywy moich lat pracy na styku polityki i mediów przeraża jedna rzecz. Żeby kierować państwem, nie trzeba przechodzić żadnych testów. Ja wiedziałem, Tomasz, że się zaśmiejesz, tylko zobacz, do czego dochodzi w perspektywie obserwacji polityków, że wielokrotnie łapiemy się za głowy i mówimy, ci ludzie nie są zdrowi psychicznie. Nikt nie występuje. Nikt normalny nie proponuje takich rozwiązań. Nikt normalny, i teraz się nie śmiejemy, nikt normalny nie proponuje 12 lat więzienia za gwałt i 25 za normalny tego nie robi. Tomasz, czy to jest wyzwanie, twoim zdaniem, realne, sekundkę, czy to jest realne wyzwanie, twoim zdaniem, na przyszłość, żeby wymóc na ustawodawcach konstruowane przez fachowców testy psychologiczne dla ludzi, którzy chcą funkcjonować w polityce? Ja przepraszam, że za tę reakcję moją takiego rozbawienia, bo rzeczywiście to te fakty, które przytoczyłeś, to no one z jednej strony są tak przerażające. Dokładnie. Że mogą budzić albo wpędzić rzeczywiście w tę depresję, o której mówiliśmy przed chwilą, albo rozbawienie budzić. Natomiast śmieję się trochę też z tego pytania,
dlatego że ono zostało postawione w latach 60. już XX wieku i ono nie jest nowe. Ono odżyło bardzo mocno podczas elekcji Donalda Trumpa. W latach 60. kandydował na prezydenta niejaki Goldwater. Goldwater to był kandydat, który był bardzo nielubiany w Stanach Zjednoczonych i wtedy psychologowie i psychiatrzy publicznie oświadczyli, że ten człowiek jest niezrównoważony psychicznie, coś z nim jest nie tak. I nawet jakieś oświadczenie publiczne wydali, chyba w prasie zostało to opublikowane, że ten facet nie nadaje się na prezydenta, on ostatecznie przegrał. Przegrał, potem się zaczęły jakieś procesy sądowe, on próbował dochodzić jakichś odszkodowań, roszczeń i tak dalej, i tak dalej. Ale Goldwater no, jest osobą, która jest nikomu nieznaną w tej chwili, natomiast on zapisał się w historii jako osoba, która dała nazwę tak zwanej Goldwater Rule, czyli zasadzie Goldwatera. Mianowicie wtedy, to były lata 60. Młodzi słuchacze nie wiedzą, że w latach 60. nie było Facebooka, nie było Twittera i paru jeszcze innych rzeczy. Była telewizja i prasa, która jeszcze uchodziła za niezależną i wolną, więc żeby to tutaj ten taki disclaimer dać, jak to wyglądało wtedy. I wtedy wyrażono oburzenie, uzasadnione zresztą w tamtych czasach, że w zasadzie opinia tych psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów na temat tego człowieka zniszczyła mu karierę, bo oni spowodowali, że generalnie były to publikacje takie, że to jest człowiek nieodpowiedzialny, że no, oszołom i tak dalej, nie powinien nigdy władzy mieć. I teraz i ta zasada Goldwatera, że nie wolno nam, bo wtedy American Psychological Association wprowadziło zasadę Goldwater Rule, która mówiła, że nie wolno nam diagnozować ludzi na odległość. Nie wolno nam stawiać diagnoz osób publicznych bez uprzedniego ich zbadania. Ale wiesz co, wejdę w słowo. Pewna zgoda. Ponieważ mamy czas ograniczony i wiem, że jesteśmy zakontraktowani na godzinę, to pójdźmy do brzegu. Nie chodzi o diagnozowanie na odległość. Chodzi o to, że nie wiem jakim sposobem oczywiście, ale tu popuszczamy wodze fantazji. Zmuszamy w prawodawcach wprowadzenie takiego prawodawstwa, które będzie obejmowało rzeczywiście bardzo mocno merytoryczne, przygotowane testy i tym testom będą musieli poddać na radnych, wójtów, burmistrzów, posłów, senatorów, szefów urzędów centralnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy twoim zdaniem taki mechanizm jest współcześnie możliwy i czy on by zadziałał? Nie, on nie jest możliwy, dlatego że to opór natychmiast powstanie. Ja ci powiem prosty przykład. Jeżeli chciałbyś zdobyć pozwolenie na broń, to musisz pójść do, między innymi na tej swojej drodze formalnej uzyskania pozwolenia na broń, musisz pójść do psychologa, przejść badania psychologiczne i psycholog wydaje ci pozwolenie na broń. Ale uważaj, co się dzieje? Psycholog, który cię bada, nie przechodzi żadnych badań wcześniej. Czyli ten psycholog decyduje o tym, czy ty jesteś psychopatą, czy nie, czy ty możesz dostać broń, czy nie możesz jej dostać. Natomiast on, jako ten, który ten
cudzysłów, Pan Bóg decyduje o tym, czy ty będziesz miał pistolet w kieszeni, czy w domu, czy w szufladzie, nie przechodzi żadnych badań. On może no być... Dobrze. No dobrze, ale... Bo to jest ciekawy case. On jest paranoiczny, za chwilę się okaże, ale jest ciekawy. Załóżmy, że psycholog, który wydaje wiążącą opinię na temat tego, czy mogę posiadać broń, wcześniej przeprowadził testy związane z tym, czy nie jest psychopatą. Tomek, ktoś go musiał testować. A kto będzie testować tego, który testował go? To jest mechanizm. To jest nieskończony mechanizm. To jest dylemat homunculusa, nie? Tego, dokładnie. Co wchodzi w głowie i kontroluje nas w nieskończoność. No oczywiście to jest jakiś problem. Natomiast no, nie popadajmy w paranoję. Nie popadamy w paranoję. To powiem, proszę o wybaczenie, mówię to tylko i wyłącznie in plus. Widzisz i państwo też widzicie, jakiej jakości mamy klasę polityczną. Nie musimy mówić, że ktoś naszym zdaniem, bo nie jesteśmy fachowcami, jest nienormalny, chory psychicznie. Wystarczy jego publicznej działalności, możemy stwierdzić, matko, ten człowiek powinien zajmować się wszystkim, ale nie rządzeniem państwem. To prawda. I tutaj przy okazji właśnie elekcji Donalda Trumpa psychologowie amerykańscy postulowali zniesienie reguły Goldwatera po to, żeby uniemożliwić dostęp do publicznych urzędów oszołomom takim, jak wówczas był Donald Trump. To był ich postulat. No, gdybyśmy popatrzyli na naszą scenę polityczną, to też moglibyśmy znaleźć odniesienia, tutaj analogie, i też powinniśmy się dokładnie przyjrzeć, czy pełnienie funkcji politycznych w państwie takim jak Polska bez, no może pogubiłem się, ale bez jak gdyby no potwierdzenia zdrowia psychicznego jest uzasadnione. To jest bardzo ważne i bardzo dobre to, co państwa i mój gość, Tomasz Witkowski, psycholog, w tej chwili powiedział, ale jednocześnie powiedziałeś, Tomku, kilka minut wcześniej, z czym też się zgadzacie, no nie ma takiej możliwości, bo musielibyśmy mieć nagle w pewnym momencie u władzy hiperkrystalicznie czystych polityków, którzy powiedzą, nie mamy nic do ukrycia i wprowadzamy takie prawo. I jako pierwsi poddajemy się tym testom. W przypadku, kiedy ich nie zdamy, zdajemy władzę, zdajemy mandaty, stanowiska. To jest oczywiście utopia. Natomiast utopią z punktu widzenia obywateli, myślę, nas wszystkich, nie jest, tylko to będzie z kolei pustosłowie, wymaganie tego, no żebyśmy mieli pewność, że krajem rządzą ludzie pełnosprawni psychicznie. Bo przecież to jest, ja wracam do tego przykładu, którym powiedziałem, dla mnie to jest nieprawdopodobnie koszmarne, że prowadząc prawo jazdy, ja prowadzę aż i tylko samochód, prowadząc kraj, ten człowiek jeden z drugim nie ma żadnego kwitu na to, że jest zdolny ten kraj prowadzić. Ja wchodząc w to, co mówisz, chciałbym powiedzieć, że to nie jest kwestia tego, żebyśmy badali i szukali ludzi odpowiednich do tego, żeby zarządzać krajem i tak dalej, i tak dalej. To, co jest istotne i co powinno być uwzględnione, to jest eliminacja jednostek patologicznych. Czyli nie jest moim celem, ani tak myślę twoim celem,
odsuwanie od władzy ludzi, którzy nam nie odpowiadają z jakichś względów psychologicznych, że są tacy bądź inni. To ja jeszcze powiem, zapewniamy Państwa, i mówię to w imieniu Tomasza i swoim, nieważne kto z jakiej partii jest, to nie ma najmniejszego znaczenia. Ważne, czy istnieje prawdopodobieństwo, że jeśli będzie miał, mnie nie interesuje, z jakiej on jest partii kompletnie. Pan Michał pisze, panie Tomku, a to nie jest tak, mamy już mało czasu, więc wrócimy jeszcze na chwilkę do tematu. Może kiedyś tak było, że psycholog sam musi odbyć terapię i sprawdzić, czy sam nie ma zaburzeń. Jest coś takiego jak superwizja, prawda, Tomasz? No jest, przy czym tutaj ja bym nie idealizował terapii jako tej, która mówi o tym, czy mam zaburzenia, czy nie. Dobra diagnoza psychologiczna potrafi nam powiedzieć, czy mamy zaburzenia, czy nie mamy zaburzeń. Nie musimy przechodzić terapii. To, o czym ja mówię i na co chciałbym zwrócić uwagę, psychologowie dysponują bardzo słabymi narzędziami diagnozy. One nie są bardzo precyzyjne. Natomiast jeśli idzie o eliminację jednostek zaburzonych, o eliminację jednostek takich, które chcą szkodzić innym, to psychologia jest dość dobra w tym momencie. I tutaj, jeśli mamy do czynienia z politykami, różnymi osobami pełniącymi funkcje publiczne i tak dalej, to powinniśmy korzystać z usług psychologów, no i powinniśmy eliminować takie osoby, które w życiu publicznym zaburzone, próbują realizować swoje zaburzone motywacje. Pięknie powiedziane. Pani Zofia pyta, a co ze zdrowiem psychicznym wyborców? 22. I korzystając z okazji, że Tomasz Witkowski, psycholog, jest z nami i Państwu te rozważania, widzę, naprawdę przypadły do gustu, to ja już zadaję pytanie. Tomaszu, a czy za tydzień w czwartek również będziesz miał dla nas czas, czy musimy się umówić już poza na jakiś inny dzień, inny termin? No chętnie porozmawiam. No dobrze, proszę Państwa, no to fantastycznie. I od tego pytania obiecuję Państwu, że za tydzień zaczniemy ze zdrowiem psychicznym wyborców, bo to jest bardzo słuszna uwaga Pani Zofii, bo to, że my, załóżmy, poddamy kontroli polityków, to okaże się, że to niewiele dało, bo wyborcy z kolei będą głosować. Nie śmiesznie, tylko straszno, ale temat cholernie ważny, myślę współcześnie. Tomasz Witkowski, psycholog, publicysta, Państwa i moim gościem dzisiaj. Naprawdę, to dla mnie osobiście bardzo fajna i bardzo ważna godzina i cieszę się, że za tydzień będziemy mogli kontynuować naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Tomasz Witkowski, psycholog, Państwa i mój gość. Proszę Państwa, za dzisiaj już Państwu dziękuję. Mamy 22.01. O 22.15 zapraszam na Twittera. Tam pojawi się pokój dyskusyjny i tam możemy się spotkać i po prostu bez udziału wizji, tam działa fonia. Tam będziemy mogli rozmawiać. Ja bardzo chętnie z Państwem pokonwersuję i Was posłucham bezpośrednio do ucha. Tak więc zapraszam na Twittera, 22.15 pojawia się pokój i w tym pokoju się będziemy sobie po prostu rozmawiać. Nie ma jakiegoś z góry określonego czasu. Tyle, ile Państwo będziecie mieli ochotę, tyle, ile wytrzymamy, to sobie po prostu pogadamy. Jak się to sprawdzi, to być może też coś stałego. Tutaj widzicie Państwo taki znaczek, jego trzeba zeskanować. Polecam serdecznie, ponieważ to, jak zawsze podkreślam, nie tylko radość spotykania się z Państwem, ale także współcześnie właśnie, w tych współczesnych, nie pasuje do mediów narodowych, co jest normalne, ale także do tych uznawanych niesłusznie za liberalne i wolne, też tam nie pasuje, w związku z czym staram się być z Państwem tutaj. Zrzutka.pl. Dziękuję Państwu pięknie dzisiaj.
za uwagę. We wtorek o 21:00 widzimy i słyszymy się z panią profesor Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką, a w czwartek z psychologiem Tomaszem Witkowskim. Dziękuję, było mi niezmiernie miło. No i już za chwilę, to do tych, którzy oglądają na żywo, czyli o 22:15, zapraszam na Twittera. Dziękuję pięknie. Dobrej nocy.